Ukraińcy z Donbasu pod groźbą tego, że będą musieli nauczyć się nowego języka, że ich dzieci będą mówiły teraz po ukraińsku, że będą posyłane do ukraińskiej edukacji. I patrząc na to, kto obejmuje władzę w Kijowie, zażądali referendum. Chcieli jakiejś autonomii, chcieli sami o sobie decydować, chcieli się w jakikolwiek sposób obronić przed tym, co może zaserwować im Kijów. I to zostało kompletnie zlekceważone. Ich po prostu wyśmiano. I to było drugi raz, kiedy napluto tym ludziom w twarz, bo pierwszy raz był wtedy, kiedy oni wybrali prezydenta, głosując masowo na Janukowycza, a tamci zrobili im przewrót i obalili władze, które zostały demokratycznie wybrane. No i tak się też właśnie ta wojna na Ukrainie zaczęła. I potem, od tamtej pory, przez 8 lat ludzie mieszkający w Donbasie byli notorycznie bombardowani, ostrzeliwani i nikt jakoś nie płakał nad losem tych dzieci, które ginęły w szkołach, ludzi, którzy mieszkali w osiedlach, w blokowiskach, którzy ginęli na przystankach autobusowych. Nikogo to nie obchodziło. Nikt nie mówił w Polsce, że jesteśmy solidarni z tymi Ukraińcami, a przecież to oni ginęli, to nie oni ostrzeliwali Kijów. To Kijów ostrzeliwał ich. Donieck, Ługańsk i tak dalej. I w pewnym momencie już wybrany nowy prezydent Ukrainy, Poroszenko, powiedział taki cytat. To jest nagrane, możecie to sprawdzić. W razie czego odsyłam do mojego profilu na Facebooku. My będziemy mieć pracę, oni nie. Będziemy mieli emerytury, oni nie. U nas dzieci pójdą do szkół, u nich będą siedzieć po piwnicach. I tak wygramy tę wojnę. I tak ta wojna wyglądała przez 8 lat. Więc to nie jest tak, że z dnia na dzień Rosja napadła na Ukrainę. Ja już nie mówię o wątkach amerykańskich i tak dalej. Po prostu chcę wam uświadomić, że nam się teraz wciska, że zupełnie przypadkowo Rosja weszła, zaatakowała słabsze państwo. To nie było tak. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że tę wojnę Ukraińcy już przegrali. I to jest jakby puenta tego, co chciałem wam powiedzieć, bo okupantem nie jest wcale Rosja i nie będzie Rosja. Ja mam do was pytanie, skoro już sobie tak rozmawiamy odważnie. Jakie pochodzenie ma Poroszenko? A tacy oligarchowie jak Kołomojski, którzy wszystkie karty rozdają tam na Ukrainie. A Zeleński? Zeleński został wybrany w ubiegłym roku przez dziennik Jerusalem Post najbardziej wpływowym Żydem na świecie. I drugie pytanie, ale tu już łatwo odpowiedzi nie znajdziecie na to. No więc skoro to są ludzie pochodzenia żydowskiego, dlaczego oni tak mocno stawiają na ruchy neobanderowskie, faszystowskie, skrajnie szowinistyczne, ukraińskie? Co im zależy? Przecież banderowcy mordowali Żydów. Bandera jasno dawał instrukcję. Polaków faktycznie wykańczać tam siekierami, kosami, zaraz pani doktor Lucyna Kulińska dokładnie wam opowie co i jak. A Żydom, a ten to kula w łeb, wystarczy. Ale nie było litości dla Żydów ze strony banderowców. Dlaczego więc dzisiaj rządzący Ukrainą Żydzi tak mocno stawiają na banderowców? I to jest najważniejsza rzecz, którą powinniście wiedzieć. Dlatego, że na Ukrainie mamy do czynienia ze swoistą maszyną do mielenia mięsa. I chodzi o to, powiedzcie mi na przykład, gdzie mamy dziś bojowników swobody i prawego sektora? Tych młodych byczków, którzy od Majdanu, tacy butni, tacy bitni, tacy chętni do walki. Oni pierwsi pojechali walczyć do Donbasu jeszcze w czasach tej operacji antyterrorystycznej. Większość z nich już nie żyje. Jaki los spotkał ludzi z tego batalionu, czy teraz pułku chyba, Azow, którzy bronili Mariupola? Chyba miesiąc słuchaliśmy tego, jak bardzo oni tam się heroicznie bronią. Ale jakoś nikt nie próbował ich stamtąd ewakuować. Mieli walczyć do ostatniego, mieli przejść do legendy, utrwalić mit bohaterskiego Ukraińca walczącego i chwalebnie zginąć. I dosłownie tak teraz jest pod Bachmutem. I to jest właśnie chyba najważniejsze, że Ukraińcy powoli zdają sobie sprawę. Co tam się w sumie dzieje? Jest taki głównodowodzący ukraińskiej armii, generał Załużny, który wszedł w konflikt ostatnio z prezydentem Zeleńskim i mówi, że to już urąga wszelkiej sztuce wojny, żeby w mieście, które jest oblężone już niemal jak Stalingrad, gdzie jest chyba tylko 4 czy 3 kilometrowy pas, przez który można tych żołnierzy spod Bachmutu wycofać, ukraińskich, Zeleński naciska, żeby oni tam zostali. Mówi,
My tam zadajemy straty Rosji. My tam Rosję wykrwawiamy. My. On siedzi w Kijowie. Oni. Co już w ogóle jest kpiną samą w sobie, że Ukraina chce wykrwawić Rosję. No ale niech mu będzie. Tylko do Ukraińców coraz bardziej dociera, że faktycznie ta danina krwi jest coś za duża. Coś się tu nie klei. I teraz najważniejsza puenta tego jest taka, no jak powiedziałem, Ukraińcy przegrali już tę wojnę, że mamy do czynienia z eksodusem ludności ukraińskiej na zachód. Kto jest koniunkturalistą, kto tam troszkę bogatszy, to uciekł. Kto jest tchórzem, to uciekł. Kto był bohaterski, odważny, butny, nieważne z naszej perspektywy, czy go lubimy, czy nie, ale ten, kto był w stanie stawić opór, kto po jakimś czasie mógłby sobie poskładać te klocki i stawić opór w postaci kolejnego Majdanu. No, Ukraińcy mają do tego no, sporo cech, że są w stanie, tam pomarańczowa rewolucja, taka czy inna. Ci mają na tej wojnie wyginąć. I ta wojna ma tak długo trwać, aż Ukraina się po prostu wyczyści z tych bojowników, którzy ewentualnie, kiedy zdaliby sobie sprawę, kto tu rozdaje karty i kto położył już dawno łapę na Ukrainie, już żyć nie będzie. I mówię o tym dlatego, że to jest główny powód, dlaczego my tu w Polsce nie mamy prawa w żaden sposób wejść do tej wojny. Bo i to już będzie moja opinia, oddzielcie wszystko, co powiedziałem, teraz będzie opinia Piotra Korczarowskiego. Bo tu ma być Ukropolin, ale nie tak, jak sobie wyobrażacie Ukropolin, że tam państwo Polaków, Żydów, Ukraińców, nie, nie. Chodzi o to, żeby nam zrobić taką wojnę i nas tak przycisnąć do ściany, żeby ci, którzy są odważni, wyginęli, reszta wyjechała, a zostaną ci, którzy tu będą budowali i jak zwał, tak zwał. Nową Jerozolimę, niebiańską Jerozolimę, krymską Kalifornię, nową Chazarię, Ukropolin, jak zwał, tak zwał. Dlatego prezydent Duda powiedział, że niedługo nie będzie granic między Polską a Ukrainą. Będzie jedno państwo. Jak sobie spojrzycie na mapy z VI wieku Europy, to mniej więcej te piękne, żyzne ziemie pokrywają się z takim chyba turkmeńskim ludem, który w pewnym momencie przeszedł na judaizm. Więc słuchajcie, to jest cena tej wojny. Wyczyszczenie tego terenu ze Słowian. I dlatego tak mocno pcha się nas do tej wojny i dlatego nazywają nas ruskimi agentami, dlatego nas szkalują, opluwają, kompromitują, bo wiedzą, o co toczy się gra. I tu bardzo duże pieniądze zostały na to postawione już bardzo dawno temu. I ostatni świadomi Polacy mogą jeszcze im troszkę stanąć kością w gardle. I chciałbym, żebyśmy my właśnie byli takim impulsem, który na to nigdy... Під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так. Мы выиграли всю день.